DJI Osmo Pocket 3. Wow. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę z innej serii zrobimy vlog, ponieważ od 2 miesięcy używam DJI Osmo Pocket 3 i chciałbym się z Wami podzielić wadami i zaletami DJI Osmo Pocket 3. Oraz zaraz jadę kupić DJI Osmo Creator Combo. 2 miesiące temu, jak kupowałem tą wersję, jeszcze nie było combo, w której jest dodatkowo mikrofon, dodatkowa bateria oraz szerszy obiektyw. Jestem z niej bardzo zadowolony. I przyszła do mnie z wizytą. Nic się z nim nie dzieje, bez problemu na razie. Zaraz Wam chciałbym opisać jego wady i zalety i zrobimy unboxing naszego DJI Pocket 3 Creator Combo. Jak jeszcze nie miałem DJI Pocket 3, nagrywałem w większości ZV-1F, wcześniej jeszcze ZV-1 i telefonem Samsungiem S22 Ultra. A teraz lecę do sklepu odebrać mojego Creator Combo. Widzimy się za chwilę. Mam swoje DJI Creator Combo. Zrobimy mały unboxing, guys. Co jest w zestawie DJI Pocket? Pudełko, jak widać, jest 4 razy większe niż standardowa wersja. W zestawie mamy ładną saszetkę, pokrowiec zabezpieczający, jest nasza kamerka, jest mikrofon DJI Mic 2, dodatkowa bateria z wejściem na USB do ładowania i z gwintem do statywu, bardzo mały tripod, mały, leciutki, z nóżkami gumowanymi, taką przejścióweczkę z wyjściem USB i z gwintem, ponieważ standardowo w kamerze DJI Pocket bez tego nie ma gwintu statywowego, kabel USB-C, obiektyw szerokokątny, zawieszkę, ochronę od wiatru do mikrofonu. Bardzo fajne w dotyku. Jeju, ale miłe. Bardzo milutkie. Magnes do mikrofonu. Zobaczmy, jak działa. Mikrofonik możemy sobie dać tutaj. O, i jak widać, się trzyma z powiększoną baterią i ze statywem. Taki kijek duży. Główną zaletą Pocket 3 jest oczywiście jednocalowa matryca. Jest to kamera z wbudowanym gimbalem. Ogólnie jest to bardzo malutkie, jak sobie zobaczycie. Wielkość dłoni, wielkość kamery. Kamera tak naprawdę trzyma się w ten sposób. Przez to, że ma wbudowany gimbal, jest to kamera na gimbalu. Nie potrzebujemy stabilizacji cyfrowej, tylko mechaniczną i jest dużo lepsza jakość obrazu. Używam DJI Pocket 3 od 2 miesięcy. Był ze mną na Madagaskarze. Przez 2 miesiące nią nagrywałem w Polsce, na Madagaskarze. Nic się z nią nie działo. Największym minusem, jak dla mnie, no to jest, poza tym, że nie jest odporna na upadki, no to też nie jest wodoszczelna. Nie można, tak jak z GoPro, z nią pójść do wody. W deszczu też bym się bał nią nagrywać. Jeśli chodzi o plusy, szybkie ładowanie. W 32 minuty można ją naładować od 0 do 100%. Podłączyłem akumulator, mam teraz informację. Aktualizowanie akumulatora. Mikrofon. Tak ładnie można tutaj go przypiąć. Kolejną zaletą tego mikrofonu jest to, że nie potrzeba, on się automatycznie łączy z DJI. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych podłączeń do DJI Pocket 3. On łączy się przez Bluetootha i działa od razu po włączeniu. Kolejną zaletą jest face tracking i śledzenie obiektów. Teraz nagrywam tutaj Sony, tutaj DJI. Będziecie mogli sobie porównać, jaka jest różnica w jakości na pełnej klatce i na jednocalowej matrycy CMOS. to jest problematyczne wkładanie DJI do pokrowca. Widzicie, co się stało? Bardzo łatwo uszkodzić, bardzo trudno włożyć dokładnie kamerę w ten sposób. Tutaj najpierw trzeba od góry docisnąć i włożyć. I teraz siedzi bardzo ładnie. Ale nie jest to proste i nie można sobie ją włożyć po prostu tak, bo obiektyw się przekręca. O, popatrzcie się, włożyłem to jak trzeba, ale już obiektyw nie jest na równo. Do tej pory już mija 2 miesiące od wyjścia Pocket 3. Do tej pory jeszcze DJI nie sprzedaje oddzielnie mikrofonów DJI Mic 2, więc kamera może obsłużyć dwa naraz mikrofony, jakbyś chciał robić jakiś reportaż, ale nie można jej dokupić, więc jedyna możliwość to kupienie dwóch DJI Creator Combo. Czekamy DJI na sprzedaż oddzielnie mikrofonów. Mikrofon jest bardzo leciutki. Gdybyście mieli kupować DJI Osmo Pocket 3 albo DJI Creator Combo, zdecydujcie się na Creator Combo z kilku kwestii. Po pierwsze, macie dodatkową baterię. Po drugie, mikrofon. Po trzecie, szerszy obiektyw. Różnica, gdybyście chcieli kupić podstawową wersję i dokupić obiektyw, statyw, mikrofon, baterię, zapłacicie dużo więcej niż dołożyć te parę setek i kupić Creator Combo. Strasznie duży hype jest na tą kamerę i gdybym miał porównać jakość wideo, macie dużo takich filmów zobaczyć, gdzie porównują do iPhone'a, do Samsunga, jeśli chodzi o wideo. Z jednej strony tak, nie ma dużej różnicy w dobrym oświetleniu, czy to będzie iPhone, Samsung, telefon, czy to będzie ZV1, czy to będzie Pocket 3. Ale robi się różnica w momencie, kiedy chcemy nagrywać i widzieć siebie, co nagrywamy. W momencie, kiedy nagrywamy przednią kamerą, iPhone'em czy Samsungiem, a DJI, widzimy, że jesteśmy w kadrze, nie ma problemu, możemy nagrywać. Kolejną zaletą DJI Osmo Pocket 3 jest waga. Gdybyście mieli trzymać tak kamerę, która waży 200-300 gram, to zaraz Wam by ręka odpadła. To jest bardzo, bardzo leciutkie. Kamera jest bardzo lekka i bez problemu możemy ją tak trzymać dłuższy czas, mówiąc do kamery. To jest widok z kamery przy wyciągniętej ręce na maksa. Teraz mam rękę zgiętą w 50%, a do tego dodajemy szerszy obiektyw. Hop, 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 hop. Szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Kolejną zaletą Osmo jest bardzo łatwe, intuicyjne nagrywanie filmów w pionie. Wystarczy przekręcić obiektyw do pionu i mamy od razu nagrywanie filmów na TikToka, na Instagrama, na Facebooka w pionie 3K. Jedną z wad DJI Osmo jest w momencie, kiedy mamy założony powiększony obiektyw i zamkniemy gimbala, to jak zobaczycie, on się do końca nie zamknął. Widzicie? Nie jest w stanie się zamknąć. Jeśli chodzi o funkcję Active Track, to działa bardzo dobrze. Pierwszy raz mam do czynienia z taką funkcją. Testowałem ją na siłowni, robiąc trening i muszę przyznać, że nie spełnia moich oczekiwań. Bardzo często mnie gubiła. Możemy zrobić taki malutki test. Włączymy sobie nagrywanie. Włączę sobie Active Tracka. Zobaczymy. Odwrócę się. Dalej nie widzi. Ale jak już się odwrócę, przejdę sobie tutaj. O! Znalazła mnie. Idziemy dalej. Zniknę sobie, przejdę na drugi kąt, pojawię się tutaj, też mnie znalazła. W moim teście na siłowni, w momencie robienia treningu i nagrywania, gubiła mnie bardzo szybko. Pewnie dlatego, że jak zniknę na dłuższy czas, tutaj działa bardzo dobrze. To muszę wam powiedzieć, że w moim studiu działa bardzo dobrze, co na siłowni się u mnie nie sprawdzało, gdzie też było dobre oświetlenie. Fajną i przydatną funkcją jest sterowanie kamerą za pomocą telefonu. Mamy podgląd na żywo, możemy sterować kamerą za pomocą telefonu, gimbalem, i mamy też opcję Beauty, która może nas upiększać. Ona jest dostępna tylko i wyłącznie z poziomu telefonu. Minusem opcji Beauty jest uploadowanie filmów, trwa bardzo, bardzo długo. Ja nagrywam swoje wideo w większości w Full HD i uploadowanie 15-minutowego filmu w opcji Beauty zajmuje około 20 minut. Dłużej niż film trwa. Nie polecam tej opcji, ja ją wyłączam. To było na tyle dzisiaj. Gdybyśmy mieli sobie zadać pytanie, czy kupiłbym DJI Osmo Pocket 3? Tak, kupiłbym drugi raz, już kupiłem 2 razy. Zastępuje mi w tej chwili telefon, którym nagrywałem, i kamerę. Co do ceny, cena Creator Combo jest w tej chwili około 3150 zł, gdzie za tą samą cenę można kupić, powiedzmy, Sony Vision 1 Mark 2, a jakość, moim zdaniem, i funkcje, które proponuje DJI Pocket 3, jest dużo, dużo lepsze są. Ja z niej jestem zadowolony i każdemu polecam. A jednym z minusów też kamery DJI Pocket 3, o którym nikt nie mówi w recenzjach, to jest brak modułu GPS. Nie ma modułu GPS, nie możemy sobie śledzić lokalizacji albo prędkości, prawda, tak jak w GoPro czy Action 4. Tutaj tego nie znajdziemy. Jest to idealna kamera do vlogowania. Jeśli chcemy vlogować, mówić do kamery, to naprawdę wszystkim z całego serca mogę ją polecić. Używając DJI Pocket 3 warto pamiętać, aby wkładając tą przejściówkę albo dodatkową baterię, te ząbki tutaj były zatrzaśnięte. Spójrzcie. Tak. Ten przycisk otwiera ząbki. Te tutaj takie, widzicie? Trzeba je domykać. Czasami one się nie zaciskają i przykładowo jest jeden zaciśnięty, a jeden nie. Wtedy trzeba sobie zrobić taki klik i jest ok. Ponieważ bardzo łatwo uszkodzić port USB-C. Parę razy mi się zdarzyło, że nie zaskoczyło i miałem w takiej pozycji zatrzaśnięte, i jak jest zatrzaśnięte, to jest ok. Na koniec jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Ten mikrofon można połączyć z każdym telefonem z Androidem. Mam tutaj swojego Samsunga S22 Ultra Pro i spróbujemy go sobie połączyć. Połączymy go przez Bluetootha i zobaczymy. Przycisk parujemy, włączamy. Po naciśnięciu przycisku parowania dioda niebieska zaczyna nam się szybko mrugać. Pojawiło mi się urządzenie DJI Mic 2, powiąż. Mam informację o baterii, 100% baterii, urządzenie podłączone. Zobaczymy, czy będzie nagrywał. Bierzemy sobie opcję wideo w telefonie. W ustawieniach ustawiamy sobie źródło dźwięku. W standardowych ustawieniach nie ma źródła dźwięku. Musimy przejść więcej w tryb profesjonalny, tryb Pro. Pojawi nam się źródło dźwięku. W trybie Pro Video w Samsungu macie opcję Bluetooth. Raz. Mam informację. Nagrywanie dźwięku przy użyciu Bluetootha. Bluetooth Przez Bluetootha mam podłączonego mojego DJI Mic 2. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, 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 dwa. Dźwięk z mikrofonu bezprzewodowego DJI Mic 2 na moim Samsungu S22 Ultra. Bardzo fajna, przydatna funkcja. Możemy nagrywać dźwięk, używać tego mikrofonu nie tylko do DJI Pocket 3, ale też do telefonów z systemem Android. Podejrzewam, że też do iPhone'ów też to będzie działać. I to jest super informacja, ponieważ ten mikrofon nie tylko będzie nam służył do naszego Pocket 3, ale też do telefonu. A to dźwięk z mojego Samsunga S22 Ultra bez zewnętrznego mikrofonu DJI. Jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ja się zabieram do montowania. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do oglądania moich codziennych daily blogów, zadawania pytań w komentarzach. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, a ja wszystkie komentarze Wasze przeczytam i postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Do zobaczenia. Jeszcze zauważyłem jedną zmianę pomiędzy zwykłą wersją a wersją Creator Combo. Podejrzewam, że DJI to zmienił w ostatniej chwili, a mianowicie ta zawieszka. W wersji, którą kupiłem 2 miesiące temu, ta zawieszka była za mała. Zobaczcie się, ledwo, ciężko bardzo włożyć rękę tutaj między to. A to jest z wersji Creator Combo kupionej przed chwilą. Jak sobie zobaczymy długość, to zobaczcie. Widzicie? Różnica jest około 2 cm. Nie wiem, czy to widać. Różnica jest 2 cm. I do tej nowej zawieszki już bez problemu wkładamy rękę. Super. Fajnie, że to poprawili. Pytanie, czy w starych wersjach też poprawią, będzie dłuższa, czy nie. Ale to był naprawdę... Przez to tego nie używałem. Zawsze lepiej sobie, zawsze jak mam telefon, czy... Ja przy wszystkich. Przy telefonie jednym, drugim zawsze mam zawieszki, ponieważ łatwiej, żeby Wam nie upadło, prawda? Tym bardziej, że jak potrzebujecie wolną rękę, no to sobie, tak jak mam swojego Samsunga, potrzebuję wolną rękę, wieszam sobie go na ręku i nie ma problemu, mam ręce wolne, telefon nie muszę go odkładać, jak będę zaraz go używał do kieszeni, albo jak jestem gdzieś, gdzie nie mam kieszeni, ale telefon mi nie upadnie, mam cały czas go pod ręką. Dzięki za oglądanie, widzimy się w normalnym daily blogu już. Cześć! DJI Pocket 3. DJI Pocket 3. DJI Osmo Pocket 3, guys. Ale ma też wady. DJI Osmo Pocket 3. Ha!